Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też, tak z daleka. Stoję i zastanawiam się, jak tam wejść, bo tam jest dzisiaj cel mojego odcinka. Chcę zrobić odcinek o gnojówkach, powiedzieć Wam kilka bardzo istotnych rzeczy, no i przede wszystkim zrobić już gnojówkę z żywokostu. I ten żywokost zawsze tutaj na bagnach rósł. Ostatnie lata był z nim problem, bo te bagna wyschły. Tutaj to wszystko było koszone. Zresztą widać, jak ta trawa jest niska, bo była wykoszona. Teraz po tych deszczach, po tym jak Odra wylała, wrócił pierwotny stan. Wejdę tam, czy nie wejdę? Koło ratunkowe? Koło ratunkowe, nawet nie ma gumowców. Nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. A on jak na złość, ten żywokost jest tam daleko. No ja tylko do tego momentu mogę dojść, więc nie dojdę. Bulczy, bulczy, ale... A jak cię wsysnie, to... Nie wsysnie mnie, bo tutaj kilka lat już nie było tych i się zrobiło takie twarde podłoże. Także dobra. Żywokost raz, że jest bardzo świetny na gnojówkę, bo zawiera bardzo dużo potasu, to jest cenny dla kur. Zawsze też pamiętam, jak mama zbierała żywokost dla kur. No, korzenia mi nie trzeba. Korzeń bardzo cenny dla człowieka. Bezcenna roślina pod każdym względem. Nie wzięłam sobie nawet noża. I jest... O! A to ci niespodzianka! Żywokost biały. Rzadki tutaj na tych terenach. I powiem szczerze, że jak robiłam jeszcze, jak chodziłam do szkoły rolniczej, robiłam zielniki. No, Reniu, uważaj, bo zaraz mi się do kaleszy naleje. Jak robiłam zielniki, to jedyny raz znalazłam żywokost biały. I tutaj wszędzie jest ten tradycyjny fioletowy. Jeden, jedyny biały. Biorę go do zielnika oczywiście. Do gnojówki nie pójdzie. Ja kiedyś w przeszłości to połowę swojego czasu spędzałam właśnie na takich bagnach. Szukałam cennych roślinek. Opisywałam je jak... Wow! Jak robiłam zielniki dla studentów, bo też był taki czas, że właśnie zbierałam, wiesz, dla studentów te. Zamawiali u mnie. Zerwałam ci kosaćca. Ogólnie ludzie mówią, że jest to lilia, ale to jest kosaciec. I ta roślinka jest charakterystyczna właśnie dla bagien. Ona rośnie na terenach podmokłych. A ja jak ten Józef Tolibowski, którego grał Karol Strasburger dla swej Basi, a ja dla Agusi daję kosaćca. Proszę bardzo. A dla Was wszystkich, kochani, naręczę żywokostu. Piękna, dziękuję za tak, proszę, nie mogę Wam przekazać, ale chociażbym nawet tego jaskrowatego. Tutaj każdemu z Was. Także to jest dla Was, kochani. Żywokost nazbierany. Będę robić gnojówkę w domu, a tutaj mam nastawioną gnojówkę z pokrzyw. Kiedyś gnojówki ogólnie nie były znane, nie były stosowane, bo i nie było takiej potrzeby na wsiach. W każdym domu była kura, była krowa, była świnka. Robiło się obornik, było obornika pod dostatkiem. Zwierzęta również oddawały mocz, była tak zwana gnojówka. Później to się rozcieńczało i nie było jakichś takich właśnie wytworów z roślin czy z takich roślin zielarskich. Ale dzisiaj jest to tak naprawdę koniecznością, bo wiele osób, które mają działki, które mają ogrody, nie mają styczności w ogóle z bydłem domowym i nie mają dostępu do naturalnych oborników, do naturalnych gnojówek. A kiedyś, ja też pamiętam, każdy, kto nawet mieszkał w mieście, miał tą swoją upragnioną działeczkę, miał rodzinę na wsi. Mój wujek ze Szczecina również przyjeżdżał pociągiem. Kiedyś wszyscy byli równi, nikt nie zwracał uwagi na to, że tu troszkę śmierdzi, tutaj ktoś przewozi obornik. Miał taką potężną torbę, w tej torbie brał sobie obornik,
brał sobie do kanki gnojówkę i to w pociągu woził do Szczecina. To samo wujek z Poznania przyjeżdżał i tak ludzie te działki uprawiali. A dzisiaj, no niestety, trzeba sięgać po naturalne produkty, żeby te nasze rośliny mogły funkcjonować, bo jeżeli im nie damy obornika, to musimy zrobić gnojówkę po to, żeby one prawidłowo funkcjonowały. I teraz zasadnicze pytanie, jak robić gnojówkę, bo są różne zdania, różne przepisy na zrobienie gnojówki, że kilogram pokrzywy na 10 litrów wody, 10 kilo pokrzywy na ileś tam. Wiecie co, ja robię po prostu tak, że zbieram pokrzywę, zbieram mniszek, upycham ile tylko wlezie do beczki czy do wiadra, no w tym przypadku beczka, i zalewam wodą, żeby to było przykryte. I później, jak rozcieńczam, nie ma proporcji 1 do 10. Z początku stosowałam, ale powiem Wam, że zaczęłam robić to na oko. Biorę wodę normalnie do wiadra i wlewam tej gnojówki tyle, żeby kolor był taki dobrej herbaty. Wtedy gnojówka naprawdę oddaje takie właściwości w takich proporcjach, jakich roślina pomaga. No i teraz, jeżeli będziecie robić gnojówkę, nazbieracie sobie pokrzyw czy jakiegokolwiek innego ziela na gnojówkę, bardzo dobrze jest wziąć worek, taki zwykły po ziemniakach, ten siateczkowy czy po warzywach, upchać to do worka i wtedy zamaczać. Dlaczego? Bo wyciągacie tą zgnitą masę na koniec, można to wtedy wyrzucić na kompost bądź dać przekopać pod rośliny. Jeżeli nie dacie worka, tak jak ja to tutaj zrobiłam, będzie coś takiego, zobaczcie. To wszystko będzie... Jaki zapach, typowy dla gnojówki. Będzie takie coś i przy nabieraniu to się będzie tutaj rozdrabniało, ale też ja tutaj nie panikuję, bo ja mam sitko, przecedzam sobie, to wszystko trafi na kompost, także tutaj się nic nie zmarnuje. Poczułaś? No ja już poczułam, jak tylko otworzyłam. No i teraz tak, ważne jest pamiętać o przykryciu. Nie jest to konieczność, bo procesy gnilne zachodzą również bez przykrycia. Jest wtedy parowanie, jest dopływ świeżego powietrza, ale tu chodzi o ptaki. Ja miałam taką sytuację 2 lata temu, też o tym mówiłam. Tutaj na tym ogrodzie nastawiłam sobie beczki z gnojówkami i nie byłam chyba, wiecie, 2 dni. Przyjechałam i utopiły mi się chyba 2 albo 3 ptaszki. I to był taki ból, taki żal. Do dzisiaj mam takiego chyba kaca moralnego, że te ptaki przez moją nieuwagę, głupotę utopiły się. One chciały prawdopodobnie pić. Być może jakieś muchy się tutaj zalęgły i one za tymi muszkami wskoczyły. Młode ptaki, niedoświadczone. Dlatego tutaj jest bardzo dobrze przykrywać po prostu. No i teraz kolejna zasadnicza sprawa. Jakie gnojówki pod jakie rośliny? Bo ogólnie, z tego co ja tak słyszę, pokrzywa. Pokrzywa na wszystko od momentu wzrostu do momentu zakończenia wegetacji. To jest błąd, bo pomidory, gnojówka z pokrzywy zawiera dużo azotu. Azotu, którego rośliny potrzebują na starcie do momentu wytworzenia kwiatostanów i kwitnienia. Ja robię takie doświadczenie, pokażę Wam w kolejnym odcinku właśnie odnośnie pomidorów, gdzie jest tylko stosowana gnojówka z pokrzyw. I teraz tak, dając gnojówkę z pokrzywy, ta roślina pięknie pędzi, bo ma azot, ale pomidor, jak już zaczyna kwitnąć, potrzebuje potasu. Potas odpowiada za kwitnienie kwiatów, zawiązanie się pąków, za przekształcenie się pąka po zapyleniu w owoc. I jeżeli tego potasu braknie, niestety on będzie żółkł, będzie opadał i owoców nie będziemy mieli. To jest niedobór ogromny właśnie potasu. Gnojówka z pokrzywy tego potasu nie zawiera w śladowych ilościach. Ona zawiera dużo żelaza, dużo azotu, śladowe ilości potasu, śladowe ilości cynku. To są śladowe ilości. Dlatego później bardzo dobrą gnojówką jest gnojówka z żywokostu. Z żywokostu lekarskiego, to jest nazwa prawidłowa, ale też funkcjonuje nazwa kosztyfą.
Tak mówiła moja teściowa, no to czekaj, tak się mówi, no ja tak trzepię tą rośliną tutaj, ale kusztyfą to jest nazwa, która właśnie obowiązywała u Edzia tam w jego stronach i tak chyba do dzisiaj tam się mówi, nawet nie wiem. Ona, ta roślina zawiera bardzo duże ilości potasu. I tutaj z moich doświadczeń, takich już kilkuletnich, do momentu, kiedy zaczną się pojawiać pąki, tylko i wyłącznie gnojówka z pokrzywy jest najlepsza. Co 7 dni. Ja stosuję co 7 dni, maksymalnie co dni 10. A potem, jak już zaczynają się pojawiać pąki, gnojówka z żywokostu i to naprawdę w takich dosyć dużych ilościach, też co 7 dni podlewam tak obficie każdą roślinę gnojówką z żywokostu, również rozcieńczoną do konsystencji herbaty. I co 2 tygodnie również gnojówka z pokrzywy, bo tutaj tego nie wyprowadzam. Kolejną rośliną gnojówkową, która jest bardzo dobra, to jest skrzyp polny. Skrzyp polny zawiera bardzo dużo krzemu. Krzem, który jest również odpowiedzialny za to, żeby roślina w trakcie spadania temperatur, w trakcie podnoszenia się temperatur do takich, wiecie, drastycznych, jak to powiedzieć, no brakło mi tutaj teraz słowa, do krytycznych stanów, gdzie ta temperatura spada do kilku stopni, bądź się podnosi do kilkudziesięciu. Ona, krzem, zabezpiecza tak jak plaster. Jeżeli my się skaleczymy, mamy zadrapanie, skóra jest pęknięta, przerwana, stosujemy maści, stosujemy plastry, aby to się pięknie regenerowało. Za to również odpowiada krzem. I gnojówkę z krzemu powinno się poddawać roślinom, które gdzieś cierpią po przemarznięciu, obficie kwitną, a idą wysokie temperatury. Bardzo dobrze sprawdza się właśnie gnojówka ze skrzypu. Kolejną cenną gnojówką jest gnojówka z glistnika, glistnik jaskółcze ziele. Poza tym, że ma on niesamowite właściwości lecznicze dla nas i tak naprawdę to jest chyba Ferrari wśród roślin zielarskich wykorzystywanych przez człowieka, to ma jeszcze właściwości niezbędne, bezcenne dla roślin. On, tu z ciekawostek, jak go przełamiemy, taki pomarańczowy sok się z niego wydobywa. Jeżeli ktoś ma kurzajki, takie brodawki, tym sokiem smarować, to się będzie robiło czarne, ale wszystkie kurzajki, wszystkie brodawki odpadną. Robi się z tego bezcenne nalewki, robi się z tego maści, robi się z tego wyciągi, wywary i co tylko kto chce na różne schorzenia, ale tu nie dzisiaj o tym mowa. Gnojówka z glistnika, też zrobiona, tylko że jeżeli będziecie robić gnojówkę z glistnika, jego trzeba porwać na kawałki po to, aby wydobyło się jak najwięcej tego soku. Robimy taką gnojówkę, jeżeli pojawią się jakiekolwiek myszyce, jakiekolwiek robaki na kapustach, motylek, jak on się nazywa? Cytrynka? Nie cytrynka. Już tu wszyscy za kamerą wiedzą, bielinek. Jeżeli pojawi się bielinek, jeżeli gąsienicę bielinka, jeżeli pojawi się mączlik, to wszystko zwalcza gnojówka z glistnika. Także warto tutaj jest te gnojówki robić, warto się im przyjrzeć od strony ich właśnie takiego działania. Kolejną super gnojówką jest gnojówka z mniszka lekarskiego i jest ona niezastąpiona pod nasze wszystkie warzywa kapustne. I tutaj, jeżeli idzie o gnojówki, każda jest przeznaczona do jakichś warzyw. Z pokrzywy, z racji tego, że tak jak mówiłam, zawiera bardzo dużo azotu, świetnie się sprawdza pod pomidory, pod ogórki, pod paprykę, truskawki, maliny, chociaż truskawki, sierpień. Wtedy właśnie truskawka potrzebuje bardzo dużo azotu, żeby wybudować plon na przyszły rok. Większość z ludzi, którzy mają truskawki, zaczynają takie intensywne dokarmianie wiosną. Owszem, też trzeba, bo truskawkę trzeba dokarmiać cały czas. Ale trzeba też pamiętać, że aby był piękny plon, trzeba jego wybudować roku poprzedniego. Czyli taką gnojówką truskawkę jest bardzo dobrze zasilać
po owocowaniu już, jak ona będzie miała przechodzić w stan spoczynku. Ona wtedy wszystkie te składniki będzie gromadzić sobie w korzeniach i będą już przekazywane do zawiązków, do zarodków, które będą produkowane roku kolejnego, kolejnej wiosny. Ale takiej gnojówki nie daje się pod warzywa korzeniowe. Dlaczego? Dlatego, że zawierają azot. A marchewka, pietruszka, buraczek, pasternak, one azotu tyle nie potrzebują, bo później będą takie czarnawe, będą miały czpień łykowaty w środku i mogą nawet pękać, mogą nam zagniwać, bo niestety azot nakorzeniowy zbytnio nie wpływa. Nie stosuje się też pod motylkowe typu groch, fasola, wszystkie takie te strączkowe. Dlaczego? Dlatego, że one na korzeniach mają brodawki, w których łączą azot z powietrza i one tego azotu mają już tak. Także pod te rośliny się nie stosuje. Można w jakichś tam niewielkich ilościach, ale tutaj naprawdę jest to bezcelowe. Podejście piąte albo szóste do ostatniej sceny. Szóste, tak. Rozkojarza mnie tutaj teraz wszystko. Zwracam uwagę na bociany, na żurawie, na kanie rude i co chwilę zacznę scenę, coś przeleci i ja już mówię, przerwij, bo ja muszę zobaczyć, ja muszę to zobaczyć, ja muszę to. Ale tutaj takim kolejnym pytaniem, często przez Was zadawanym, jak długo powinna robić się gnojówka i kiedy ona jest gotowa do używania, skąd będziemy wiedzieli, że ta gnojówka jest już dobra. Długość jej robienia jest różna. To wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Jeżeli będzie zimno, to będzie się ona robiła 3, nawet i 4 tygodnie potrafi się gnojówka robić. Ale jeżeli jest słońce, jest upalnie, temperatura jest dosyć wysoka, tydzień czasu i gnojówka jest gotowa. Jak poznać, że jest gotowa? Przestanie się pienić. Gnojówka, która się robi, będzie się pieniła, będzie taka piana się wytwarzała. Tu się nie bójcie, bo też często osoby wpadają w panikę. Pieni się, to mi kiśnie. No ona ma skisnąć, one mają zaś procesy fermentacyjne. I im więcej azotu, tym właśnie będzie więcej piany. Jeżeli piana zniknie, nie będzie piany, to gnojówka jest już dobra i naprawdę bardzo dobrze jest stawiać ją w słońcu, nie w cieniu, bo te procesy będą zachodziły równomiernie, ładnie i szybko. Ziele trafia do gnojówki. No i oczywiście trzeba co jakiś czas tutaj ją przemieszać, żeby te rośliny równo przegniwały, żeby to wszystko ładnie się tutaj przerabiało. Można również mieszać pokrzywę z mniszkiem, z żywokostem, wszystko wymieszać można. Chociaż ja tutaj nie jestem zwolennikiem mieszania różnego gatunku zielska do jednej gnojówki z tego względu, że to co mówiłam, roślina w danym momencie swojego wzrostu potrzebuje innych składników i mając je osobno możemy to kontrolować. Mamy to pod kontrolą i mogę świadomie dozować, aha, tej trzeba więcej azotu, tak jak czosnek na przykład, jest już ten czas, kiedy trzeba mu dać czosnku, kiedy trzeba mu dać azotu i można go dać z gnojówki z pokrzyw, a można dać z kurzeńca. Kurzeniec jest najlepszy bezdyskusyjnie do czosnku i kto ma kury, to takiego obornika nakłaść do wiadra, powiedzmy 20-litrowego, nakłaść połowę, do pełna zalać wodą. Wystawić na słońce i po kilku dniach już możemy go rozrabiać 1:10 i podlewać czosnek. To jest najlepsze nawożenie teraz wiosenne czosnku i to już musimy tutaj dawać. Także to by było chyba dzisiaj tyle o gnojówkach. Tutaj chciałam właśnie odpowiedzieć na pytania, bo pytań od Was jest już naprawdę dużo. W komentarzach, w SMS-ach. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na komentarze, bo tutaj mnie czas ogranicza, więc takie odcinki robię. Pozbieram wszystkie pytania w jedną całość i taki odcinek tutaj robię właśnie odnośnie gnojówek. Ale jeżeli macie oborniki, jeżeli macie dostęp do oborników, to tak naprawdę nie musicie się zbytnio martwić o gnojówki, bo to jednak też wymaga czasu, wymaga poświęcenia i później też wymaga odpowiedniego tutaj stosowania.
Nic, naprawdę nic obornika nie zastąpi i to musicie pamiętać. Czy chociażby moczenie obornika, moczenie kurzeńców, gnojówki zwierzęce. Jeżeli to macie, nie musicie bawić się w gnojówki. To by było chyba tyle. Na teraz, na dzisiaj. Idę obserwować ptaki, bo kolejne tam pofrunęły. A Wam, kochani, życzę takiego podchodzenia do wszystkiego z dystansem, nie pędzenia za tym wszystkim. Jeżeli widzicie, że coś Wam się nie sprawdza, nie poddawajcie się, ale zrezygnujcie z tego. Nie można, bo ktoś gdzieś tam powiedział, że słuchaj, to i to jest tylko najlepsze. Nie, bo są osoby, które z lat poprzednich mają swoje doświadczenia, a ktoś im mówi, robiłeś źle. Nie, no to trzeba się tego trzymać. Tak, jeżeli Wam się cokolwiek sprawdza, a ktoś mówi, że to jest dobre, okej, przyjmijcie to do wiadomości, wprowadźcie sobie, ale ze swojego nie rezygnujcie. Pamiętajcie, że jak to było? Dobre jest wrogiem lepszego? Lepsze. Pamiętajcie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Także tutaj pilnujcie to, co macie i szanujcie to, co macie. Do następnego. Do następnego.